Powiem wam, jak tylko słonko zajdzie, to piździ jak cholera, ale dla mnie chyba właśnie wyszło to słonko. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. Nie wiem, Muffin, czy emaliowali, ale dzisiaj rozwalasz system. Patrzcie. Nie jest moneta. To jakiś kabzo. Nie, jest, to jest moneta i to jest... Tutaj widzisz? A jest coś, no. To jest jakiś Rex, ale jeszcze nie wiem. Wieje! Strosnie wieje! Ale patrzcie, jakie mamy widoki na Jurzina z Barzin. Nawiewania dzisiaj. Nawiewania. Witamy serdecznie w kolejnym wypadzie. Mam nadzieję, że za mocno nie będzie wiać. Miejsce fajne, widokowo. Zobaczymy, jak będzie. Odkrywkowo. Odkrywkowo, znajdkowo. Dobra, my lecimy z tematem. Za chwilę wymyślę jakiegoś patrona kolejnego odcinka. A my gdzieś ich tutaj. Zawędrujemy sobie na wykopki. Taką sobie znaleźliśmy dziwną miejscówę górską i mamy nadzieję na wspaniałe skarby, po których nie będziemy już musieli nigdy pracować. Dokładnie tak. Ja dzisiaj liczę na szkatułę ze złotem, żebym mógł wziąć oddech na wiele różnych spraw. Także trzymajcie za mnie kciuki. I za mnie też. Lecimy. Przy Muffin zaś, kurde, ja jeszcze piwo piję, a ten już głodny znajdek. I popatrzcie, i ma pierwszą, 20-lecie, międzywojenne, jeden grosz, tu w tej dziurze, zaraz ją zakopię na pewno. Patrzcie się, co się z nią robi. Oj. Elegancko. Wrzucasz to, a patrz, wrzucasz 20-lecie, nie, i tutaj. Oh my gosh! Patrzcie, Muffin trzasnął tutaj 20-lecie, w tym dołku, którego jeszcze nie zdążył zakopać. A teraz obok, a tutaj, tu paczamy co? Stąd wyszli te żółwie. Stąd inąd. Sprawdzamy, co to jest. Unboxing. Oj, to chyba nie jest moneta. To jakiś nie, kabzo. Jest, nie, jest, to jest moneta i to jest... Tutaj widzisz? A jest coś, no. To jest jakiś Rex, ale jeszcze nie wiem. Zaraz go odbiegnę. Ale srebro to jest. To jest srebro na 100%, tak. Je, czekaj, trzymaj to, jak trzymasz. Patrzcie. No to odgaduj i sprawdzamy, co to jest. No i przyszedł czas, moi drodzy, na ogłoszenie patrona dzisiejszego odcinka. I będzie nim, jako że takie piękne tutaj mamy stepy Ackermanu, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, stały widz, mój dostarczyciel kontentu na reakcję, bo wysyła tego całymi garściami. Także lecimy z pierwszym sygnałkiem, który jest dedykowany tobie. O, tu go miałem. Nie jest silny, 13, więc zobaczmy, co będzie jako pierwsze. Pierwszy to pierwszy, no nieważne. Nie musi być wcale taki silny. Ważne, żeby był zacny, nie? Żeby był przynajmniej taki jak Muffin. Popatrzcie, ja pierwszy dołek kopię, a Muffin już czepnął PRL-a, dwa PRL-e, 20-lecie międzywojenne i sreberko. A pierwszy pod patronatem Krzycha sygnał to łuseczka. Także Muffin zaczyna monetowo, ja zaczynam łusekowo. Lecimy dalej, Krzychu, z tematem. Mam nadzieję, że następne będą lepsze. A jest, Krzychu, pierwsza moneta, stawiamy na PRL-a, niestety, nie lecimy tak dobrze jak Muffin, czyli ze srebrami i z innymi rzeczami, no aluminium, ale teraz pytanie, czy jedynka, czy kontynuujemy, kontynuujemy wypad poprzedni, wypad pod patronatem Lorbasa ostatni, gdzie wpadały akurat takie piękności z PRL-u, czyli fajne, 2 złote z jagódkami. Proszę, zaś nam się tu wcina do odcinka Adi Wejherowo, także pozdrawiamy Cię, Adi.
1974 rok. Pozdrawiamy Adiego i śmigamy dalej. Jeszcze jest troszkę obok, ale o, już jest. Już jest znowu aluminiaczek. O, ale jakże ładny aluminiaczek. Czekajcie, ja go odłożę. Zobaczymy, czy jest coś jeszcze. No jakby, jakby chciało być coś jeszcze w tym. O, ale to już, to patrzcie jaki fart, ty, to jest niemożliwe. Tubka jakaś tu jest rozwalona, ale szał, ty, noże te monety. Dobra. I teraz popatrzcie jaki fart, jakbym wykopał pierwsze to, czyli kawałki chyba tubki to są, jakieś pasty. Przed... cholera wie co to jest. Zaraz to sprawdzimy. Jakbym pierwsze wykopał to, to bym nie wykopał tego. A patrzcie co my tu mamy. Rybaczka pięknego. 5-złotówkę, tak żeby była dwójeczka. Oj, nie leć. Dwójeczka z jagodami. I rybaczek z roku. Jakiego? I rybaczek z roku 1958. To chyba jest ta data, ta prawidłowa, która powinna być na rybakach. Ale teraz nie pamiętam. Tam musi być gruba chyba 8, czy coś takiego, albo 9. Nie pamiętam teraz. No na pewno z ziemi to żaden rarytas nie jest, bo to musi być w Stanach Mędniczych ten rybak. No fajnie, fajnie. Mi się podoba. Start z dwoma PRL-ami i to jakimi ciekawymi. Oj, krzychuj, chyba mamy znajdę dnia. Póki co. Zapowiada się dobrze. Jezu, ale się pogoda zajebista zrobiła. Sami patrzcie. Zaraz tam ruszam na to pole zobaczyć. Ale w międzyczasie, tak zwanym, popatrzcie na to. Popatrzcie na to, jaki olbrzym. Jaki to jest olbrzym. To jest szkaplerzyk na stówę. Już to widzę, chyba że to nie musi być, ojej, kościelny. Ale jakiś inny, nic. Trzemy go. Trzemy. Bo... kurczę, jest mocno zrypany. Mocno zrypany, no ale coś tam na nim jest. No szkoda, że w takim stanie. Bo wydaje się, że jest to stara rzecz. Mogłaby być stara. No jest to jakaś postać na środku. Nie wiem, czy podobnego czegoś kiedyś nie znalazłem. I tu z tyłu jakieś takie promieniście rozchodzące się dziadostwa. No, fajne by było, jakby było w lepszym stanie. Ale póki co znajdę dnia, no bo tamte PRL-e to wiadomo. A ja powoli się zbliżam na tamtą polankę. Maliowali? Nie wiem, mafy, czy maliowali, ale dzisiaj rozwalasz system. Patrzcie, co trachnął tutaj, monetki. Patrzcie tu, jaka broń. Ale to wszystko to jest dupa zimna. Popatrzcie na to. Ja pierniczę, co to jest? Wpineczka jakaś. Z orłem, obawiam się, że bez korony jest ten orzeł. A napisów za cholerę nie widać. Gdzie jest polskie na stówę? Orzeł taki... polsko-radzieckie, widzisz, bo jest czerwona i polska flaga. O, no to będzie komuna. Patrzcie. O, otworzył. Bagnet otworzył mofem. Uj, ale się wygina. Pokaż go w całości, nie mentol go, tylko pokaż. O, patrzcie, z bagnetem taki karabin. No ale to jest zajebiste, tylko że to jest raczej komunistyczne, bo jest flaga czerwona i flaga biało-czerwona obok, więc to raczej będzie komunistyczne. Ale i orzeł bez korony. No Jezu, orzeł, no. Dziwny jest. No dziwny jest. Ale jest piękna znajdka, zajebiste. Pomóżcie nam, jeśli wiecie co to. W komentarzach chętnie usłyszymy. Tak. Za co taka odznaka? Widzieliście ją? Jest piękna moim zdaniem. Kurde, z tymi murkami tutaj, z tych kamieni, to ktoś zajebistą rzecz zrobił. Naprawdę to wygląda przegenialnie. Patrzcie, ktoś układał tam to samo. Murki, takie z pól chyba ściągnięte kamloty. Patrzcie na to drzewo, jak zajebiście wygląda. Z pól ściągnięte kamloty prawdopodobnie i układane były w takie mury, pewnie oddzielające pola albo pastwiska. Fajnie, fajnie to wygląda. Powiem wam,
jak tylko słonko zajdzie, to piździ jak cholera, ale dla mnie chyba właśnie wyszło to słonko. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. I to prawdopodobnie kopiejeczki? Nie, to jest krajczar, to jest węgierski, 20 hejcarów, ale zajebiście. Franek Józek? Franek Józek, jakiś taki się zaczerwienił, zawstydził, ale piękny strzał. No i brawo, dobra, szkaplerzyk jednak nie będzie znajdą dnia, ale za to Franciszek Józef będzie znajdą dnia. Tu schodzi to czerwone coś. Nie wiem, co to za ziemia dziwna. Ale piękny stan, naprawdę, patrzcie, świeci się jak psu jajca. 1868 Franciszek Józef, srewerko, 20 krajczarów, węgierskie krajcary, zajebiście. Nie mam chyba jeszcze takiej monety węgierskiej, tak mi się wydaje, więc tym bardziej super, zajebiście. Dzień zaliczony. Krzychu, dziękuję ci za zajebisty patronat. Lecę dalej, lecę dalej, ale jeszcze se popatrzę na to cudeńko, bo naprawdę piękniejsi jest. Kurde, ten zamurowany las zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Patrzcie, tu zszedłem od tego murku w dół, tak jakby pastwisko, i patrzcie, jaki lapsior. Jest laps. I teraz pytanie. Pereliusz, nie pereliusz, medaliusz jakiś, czy co to jest? No, pereliusz to nie będzie. Czekajcie, ja sobie rękawiczkę założę. Tutaj jest, i co to jest? Nie pereliusz. O Boże. Dobra, to jest miedziucha, więc przyciągniemy sobie ją po kolanie. Trochę ubrudzimy kolano. Stan agonia już widzę. A widzę, 6 krajcarów. 6 krajcarów to stare. 6 krajcarów, dobra, to zdejmiemy. Zdejmiemy rękawiczkę i spróbujemy palcem to troszkę przemyrdać. No, nie jest taka zła. Mogłaby być lepsza ta moneta, ale jest dobrze, jest dobrze. Duża moneta. 6 krajcarów. Franciszek chyba drugi to jest. Tak mi się wydaje. Ostatnio znowu zrobiłem błąd, w tym cały czas mi ten Franciszek Józef, cały czas tego Józefa dodaje niepotrzebnie przy tych Franciszkach. Ale Austriacy byli dupnięci, oni wszyscy się Franciszkami nazywali. No piękna moneta, 6 krajcarów, Franciszek drugi, prawdopodobnie rok pewnie około 1800. No i proszę, jeszcze na sam koniec już muffin już przy aucie, ja też zmierzam, ale jeszcze jakaś piękna zielonka wpadła. Wielkościowo przypomina mi wiadomo co, chyba dwa hajążloki. Ojejku, ale to jest tak budne, strosnie, że chyba są jakieś napisy, to będą dwa hajążloki. Nie może być inaczej, jakby dzień mógł się bez nich obejść. Tak czy nie? Czym czy jesteś? No cholera jasna, oczyszczę i zobaczymy. I dupa nie hajężlaki, moi mili. To jest jedno koronówka bodajże czechosłowacka. Tak mi się wydaje, ona jest w stanie agonii. Ale widać tu tą babę, tu jej pacha jest. I jedynka, to jest prawdopodobnie jedna korona czeska. Także tą czeską koroną, czeski film to był dzisiaj. Bo miszmasz rzeczy był fajny. Muffin zrobił dzień ze srebrem i z piękną odznaką. Ja zaliczyłem dzień srebrem, także lecę do auta i zapraszam was na część, tą już poważną część, poważną jedzenie, część wykonywana.
Witajcie moi mili w drugiej części filmu. A jak sami po ostatnich odcinkach wiecie, druga część filmu będzie znacznie smakowitsza niż ta pierwsza część odcinku. Tutaj widzimy już głównego piecowego. I zapraszamy was na serię Gotuj! Z muffinem i gafinem! Ja też jestem ciekawy. No i sam wpierw przy takim posiłku trzeba obrać zimniory. Także zróbmy to natychmiast. Proszę bardzo, zimnior obrany. Jeszcze nie wiemy co z tych paznokcia sobie obcięłem też przy okazji, a to będzie z ziemniakiem. Jeszcze nie wiemy co będzie z tych ziemniaków, ale muszą być obrane. Gotujemy pyszne przekąski, czyli jak nas znacie, to znacie nas dobrze, zajebiaszcze pieczary z solą. Nie ma fen? Pewnie. Ma więcej. Tak? Co ty jaja sobie robisz? Więc tak, jak mamy już przygotowane pieczarki, to spróbujemy jeszcze sobie przygotować ziemniaka. Pałka z sushi. Dink. Na razie robimy jedną, więc jedna mi jest potrzebna. Przebijam go. Zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle, bo to będzie mój debiut. Teraz tak. Bierzemy kosę i jademy taką spiralką ku dołowi. A nie do samej pałki. Do samej pałki. Nie, uważaj. Tak. Widzieliście go, jaki on jest dzielny? Jesteśmy już przy końcu. Jest przyzwoicie dobrze. Dałem z siebie wszystko, czyli całe 30%. Musisz dwa takie zrobić. Jedno dla mnie, jedno dla ciebie. To podsypiemy przyprawą. Gafen sam ją dobierał u tego, u alchemika jakiegoś. Ale piękne! Gdzie? A żeby się tak nie trążolić z tym, jak matka z łobuzem, jak muffin, to wymyśliłem, że zrobię po prostu chipsy. Co wy na to? Po prostu nie umiesz tak jak ja. Umiem, tylko nie mam czasu, wiesz? Tylko jeszcze nie dzisiaj. Nie mam czasu po prostu. Dlatego zrobimy sobie chipsiki. Proszę bardzo, jak się wytapia. Pięknie wodzionka leci. To jest to, na co czekaliśmy. No to moi mili, pomaluszku, co? Patrzcie jak pięknie. Wodzionka się wytopiła, także wasze zdrówko. Ciepłe? Ciepeł straszny, ale... Zimne strasznie. Ale dobre i ostre tym razem. Zdrówko. Zdrówko ma fen. Gorące i faktycznie ostre. Dobra, no to teraz czas na danie główne, czyli stek wołowy. Dajemy steczka na deseczkę, odbezpieczamy solniczkę, troszkę soli, troszkę, może być więcej jak troszkę pieprzu, bo on się będzie pocił. To samo z drugiej strony. Steka nie przekuwamy nigdy, pamiętajcie, bo on ma w środku być zajebiaszczy, a nie tylko z zewnątrz. No i w ten sposób kanał wykopkowy zmienia się w kanał kulinarny. Jest duża szansa, że talarki nie dotrzymają do steka. Jest bardzo duża szansa, że nie dadzą rady. Ale popatrzcie, wszedł już wynalazek muffina na ruszt.
talarki się robią i sukcesywnie nam schodzą, nie wiadomo, gubią nam się gdzieś, nie, kurwa, w liściach, wypadają nam, tak, spadają nam i po prostu znikają w ten sposób. Także tak podajemy na, dawaj, mof, na nasz piec. Pięknie skwierczy, coś wspaniałego. No i sami spójrzcie, jak to fenomenalnie wygląda. Karczuś, kurde, co ja gadam, steczuś się robi. Do tego papryczki, piękny zimniok mafyna. Mafyn już przewiera nogami. Ja zresztą też. Teraz będziemy szamać. Nie wiemy, czy jesteśmy mistrzami steka, nie wiemy, czy jest jeszcze well done, ale mafyn już bierze. Kawalątek, proszę bardzo. Spójrzcie tylko, jak energia z niego uchodzi. Kroimy? Tak, dawaj. No jak? Jest w środku jeszcze mokrusi. Oh yeah. Coś wspaniałego. Patrzcie. Fajny, patrz jaki krwisty. Jest, no. No i? Jest well done. Powiem wam, bardzo dobry. Krewka leci. Jest dobrze. Oh yeah. Hehe, boy. Proszę bardzo. Chipsiki z sosikiem. Tu ta mucha niech sobie idzie. Proszę bardzo, ciach. Nom, do tego steczek z sosikiem. I na przegrychę. Papryka. Papryczka. I tym optymistycznym akcentem wyglądam, widzę, jak taki chłop pańszczyźniany. Nieważne. Dziękuję patronowi za odcinek. Był bardzo udany i bardzo pyszny, jak sami widzieliście. Ja się z wami żegnam. Wyszło dobrze z jedzeniem i wyszło dobrze ze znajdami. Muffin też. Czołem. Się chyba żegna. Wszystkiego dobrego. A my jeszcze dojadamy. Nara.